Zaciekali na prywatne życie. Proszę Państwa, ja mam męża i męża i mam. Oddała tam sobie akcję, nie kurde kominie. Lepą jutrę i na chwilę męża kominie. I sami się to ja, na głowę teba też. A ja się nie wiem, do życia, że ma parcie. Także wspaniałe piosenki z okresu międzywojennego. Piosenkę, którą właśnie Państwo usłyszeli, była to piosenka z 1927 roku, której słowa napisał Andrzej Łap. Chociaż zarzucano mu, że tworzy, mówiąc kolokwialnie, kicze, ale Państwo sami słyszeli. Wspaniała piosenka, która jest cały czas interesująca, ciekawa. Słyszeli Państwo w tej piosence dwa nazwiska, na przykład posłankę Kudzyniankę, słyszeli Państwo Moszycką, Lewicką. Powiem Państwu tak króciutko, kim były. Na przykład pani Moszycka była to wspaniała aktorka, śpiewaczka, natomiast pani Kudzynianka Irena była przewodniczącą Narodowej Organizacji Kobiet. Właśnie w 1918 roku, kiedy polskie kobiety zabrały głos, kiedy zyskały prawa wyborcze, wtedy pani Kudzynianka wystąpiła na czoło i broniła praw kobiet. Skoro jesteśmy już przy kobietach, to jak Państwo zauważyli, nasz chór składa się przede wszystkim z kobiet. Jedynie ulicę, dlatego powiedziałem przede wszystkim. No, proszę Państwa, kobiety wspaniałe, można powiedzieć wspaniałe babki. I a propos babek, właściwie bab, ale nie takich złych bab, takich bab, takich z silnym temperamentem, będzie następna piosenka. Piosenka, którą śpiewał w filmie Babka Eugeniusz Bodo, to jest film z 1933 roku, a słowa do tej piosenki napisał Jerzy Nery. Posłuchajmy zatem wykonania piosenki Baby Achte Baby. I'm going to go to the
właśnie, czym by był świat bez chowanych bab? Proszę Państwa, tak samo myślał pewien autor tekstu. Autor tekstu do następnej piosenki. A był nim niejaki Michał Szybkiewicz, przyszły mąż Hanki Ordonówny. Właśnie aby swoją ukochaną poznać, napisał dla niej tekst pewnej piosenki. Piosenki bardzo nastrojowej, romantycznej i to właśnie dzięki niej zdobył jej serce. Będzie to piosenka w wersji Coś dzieci powietrzu, Strażowski rok po 29 roku, ale jako, że znajdujemy się na Podrywie, to Podrywa jest piękna, wspaniała, ma swój urok, jest oddalona trochę od miasta, to postanowiłem trochę zmienić tekst tej piosenki. Jak za chwilę Państwo usłyszą. Można by było pomyśleć, że cóż więcej nam do szczęścia potrzeba, nic, tylko zakochać się. I właśnie teraz będzie taka piosenka, która nosi alternatywny tytuł Zakochany w Pite, filmu Pięte o Wyżej. My mogło się Państwo powoli dowiedzieć, jak pan piosenkę chodzi, jeden z największych przebojów okresu międzywojennego. Piosenka o zdjęciu z dnia 9 z muzyką Henryka Warta, słowami Emanuela Schlechtera. Można powiedzieć, że gdybym był pikerem radiowym, to tak, że miałbym problemy, żeby skupić się na swojej pracy i czytać program do mikrofonu. Więc powiedzmy, oddam troszeczkę tę sytuację. Halo, halo. Halo, halo. Nadajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 7, gimnastyka. Godzina 7.30, audycja żołnierska. Godzina 8. Jaka płyta? 8.09, to jest płyta. Czy ta płyta? Nie wiem.
wiem, czy to jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno, wiem. Enklawą Warszawy. Taką enklawą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mamy przecież blisko Jeziorko Czerniakowskie. Blisko mamy także do Wisły. Możemy wspaniale spędzać wolny czas. Właśnie o takim wypoczynku nad wodą będzie następna piosenka. Piosenka będzie z filmu Zapomniana Melodia i będzie to piosenka pod tytułem Ach, jak przyjemnie. 1938 roku. Następna bardzo warszawska piosenka z muzyką Bolesława Wustmana, słowami Władysława Szlęgla. No, nazwiska dużo mówią o przedwojennej Warszawie, zresztą bardzo dobrze.
Będzie to przebój 36 roku. Nazwany, ten gatunek, który reprezentuje ta piosenka, nazwany jest gatunkiem tango komiczne. A dlaczego komiczne, to za chwilę Państwo sami usłyszą. Za chwilę ciszy przed nami będzie ostatnia piosenka w wykonaniu chóru. Za oknem taka niesprzyjająca pogoda, zimno, nieprzyjemnie, ale u nas jak zwykle jest ciepło i wesoło. I dlatego właśnie, żeby nie popaść w handlę, tak jak bohaterowie, bohater właściwie tej następnej piosenki, proponujemy częściej przychodzić na takie właśnie sąsiedzkie, przyjacielskie spotkania. Przed Państwem piosenka ze słowami i muzyką Mariana Hemara, Upić się warto, w regii numer teatru Wielka Rewia. Thank you.
wypomina się cholera, dziewczyna. Oh,